Proszę Państwa, łączymy się teraz z panem Marcinem Samselem z Gdyni, który jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, także specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego, liderem takiego projektu edukacyjnego, który się nazywa EMSA, a także w pewnym sensie publicystą Obywatele News i na stronach Obywatele News, ale także na stronach tego projektu edukacyjnego EMSA, pan Marcin Samsel niedawno opublikował kilka takich najbardziej podstawowych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób można by zwiększyć bezpieczeństwo osób zarażonych, ale także takich, które nie chciałyby być, jak chyba wszyscy, zarażone. Także jakby usprawnić procedury państwa, żeby te ryzyko zarażenia jak największej liczby ludzi zmniejszyć możliwie w największym stopniu. Panie Marcinie, no to kilka dni temu pan napisał, że właśnie kluczem do tego, żeby poprawić skuteczność działania państwa, to jest szybka identyfikacja osób zarażonych, zarówno poprzez testy, jak i przez rozsądną weryfikację osób, które na przykład udają się do szpitala czy po pomoc do placówek medycznych. W międzyczasie rząd wprowadził no przede wszystkim zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. Czy pan uważa, że to jest krok w dobrym kierunku, czy to faktycznie poprawi sytuację, czy to jest tylko zawracanie głowy? Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, ja wyznaję zasadę, że jakby to jest tylko jeden z elementów. Znaczy on by był słuszny i on jest pewnie właściwy, patrząc po modelu przy tym, co obecnie dzieje się we Włoszech na przykład. Gdybyśmy wprowadzili dodatkowe elementy do całości tego systemu. System bezpieczeństwa zawsze musi składać się z kilku elementów, w tym również elementów kontrolnych. I samo po prostu ograniczenie, nawet wirusolodzy to mówią, no dzisiaj czytałem nawet taki bardzo ciekawy artykuł, właśnie pani wirusolog, pani profesor z Wielkiej Brytanii, w kwestii testów, ale też właśnie tego siedzenia w domu, zamykania jakby ludzi. To nie zadziała w 100%, czy inaczej, to w ogóle nie zadziała, jeżeli nie wykonamy kilku dodatkowych rzeczy. To są na przykład również szybkie testy. My dzisiaj wykonujemy testy takie długotrwałe, bo są dwa rodzaje testów. Testy długotrwałe, jak ja się dowiedziałem od wirusologów i epidemiologów i od tej masy już artykułów, które przesłuchuję. Pierwsze to są te długie testy, drugie to są szybkie testy, które masowo na przykład wykonywali Koreańczycy, wykonują je obecnie. To są szybkie testy, dają wynik bardzo szybko i one pokazują, przede wszystkim nie wykrywają wirusa, ale wykrywają przeciwciała, które wytwarzają nasze organizmy, które tego wirusa teoretycznie same próbują zwalczyć w organizmie. Te przeciwciała u człowieka pojawiają się po około 5-7 dniach od zakażenia, czyli w momencie, kiedy wchłonęliśmy jakby wirusa, po 5-7 dniach nasz organizm wytwarza przeciwciała do obrony przed tym wirusem. Te szybkie testy to wykazują. Wynik ich jest bardzo szybko. I Koreańczycy to robią masowo, ponieważ oczywiście to są testy z dużą granicą błędów, ale to są tak zwane testy przesiewowe, według nazywane tak przez epidemiologów i wirusologów, które dają pewien obraz znaczenia. Dzisiaj mamy ten problem, że my takich szybkich testów nie robimy. Stąd co chwilę nam się trafiają na SOR-y do szpitali ludzi, którzy są chorzy. Dzisiaj w Gdyni zamknięto, ja mam dzisiaj dwie informacje z mojej Gdyni, w której mieszkam. Pierwsza to taka, że rano zamknięto nam SOR, ponieważ tam trafił gość, który po prostu nieodpowiedzialnie przyjechał i powiedział, że on ma wszystkie objawy koronawirusa i on go chyba ma. Więc SOR został zamknięty, trwa obecnie dezynfekcja, nie wiem, czy już go uruchomiono z powrotem, czy nie. Drugie to jest, wczoraj zamknięto część komisariatu w Gdyni, Orłowie, ponieważ 9 policjantów z Wydziału Prewencji poszło na kwarantannę, dlatego że żołnierz WOT-u, który ich wspomagał, miał objawy koronawirusa. Dzisiaj potwierdzono, że faktycznie te objawy ma, znaczy, że jest chory.
Czyli można powiedzieć, przepraszam, że chaos jest taki, że w sposób zupełnie bezsensowny zamknięto szpitalny oddział ratunkowy, bo przecież to jest SOR, prawda? To jest właśnie to miejsce, gdzie się najbardziej chorych ludzi przyjmuje, do wymagających nawet reanimacji, prawda? A z drugiej strony służba, która miałaby niby pomagać obywatelom chronić się przed wirusem, sama tym wirusem być może zaraża, tak? Więc to jest przykład jakiegoś zupełnego chaosu. Jak można uporządkować chaos, niech pan powie? No właśnie tak jak zrobili to Koreańczycy, czy Malezyjczycy, czy zrobiono to w Singapurze. Odwrócono procedurę medyczną, czyli nie przyjmowano, że ktoś przyjeżdża chory, na przykład z zawałem i się go bada i dopiero po i leczy się go na zawał, ale oczywiście nie weryfikuje, czy on jest chory na koronawirus, czy nie. Dopiero jak ma objawy, to się leczy. Tylko odwrotnie, tam przyjęto zasadę, że wszyscy są chorzy na koronawirusa, wszyscy są nosicielami, więc najpierw się bada, czy ma koronawirusa, czy nie. I dopiero później szybkim testem, oczywiście przesiewowym, jeżeli test przesiewowy, ten, o którym powiedziałem, ten szybki test da wynik pozytywny, pobiera się od niego wymaz na te testy długie, ale już się go umieszcza w takich szpitalach, jakby w takich izbach przejściowych. Tam się oczywiście podejmuje leczenie na te inne schorzenia, ale proszę zobaczyć, że to, o czym ja mówię, to jest wiele przypadków, również z pana profesji, bardzo ciekawych do analizy, gdzie właśnie masę mamy takich przypadków w Polsce, gdzie na różnych oddziałach leczono ludzi, nie wiem, na oddziale płuc dzisiaj gdzieś słyszałem, na oddziale internistycznym, czyli badano, leczono tam ludzi dopiero po wykluczeniu wszystkich innych chorób, stwierdzono, że zrobią wynik badania na koronawirusa, tam się okazywało, że wynik jest pozytywny, no i mamy cały mechanizm wtedy wyłączenia kwarantan czy wyłączenia infekcji, odkażania oddziałów i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że ten najbardziej bolesny błąd polega na tym, że państwo nie zapewniło w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości testów, tak? Po to, żeby identyfikować osoby, które są rzeczywiście zagrożeniem, a ponieważ tych testów nie mamy, ponieważ nie jesteśmy w stanie odróżnić w odpowiedniej skali osób zarażonych od niezarażonych, właściwie siłą rzeczy restrykcjami są objęci wszyscy, pewnie zupełnie niepotrzebnymi siłą rzeczy. Dzisiaj informację, jaką uzyskałem od jednego z lekarzy, którzy zajmują się tymi kwestiami teraz zawodowo, powiedział mi, że w Polsce nie mamy tak zwanych właśnie tych szybkich testów przesiewowych. Czesi je kupili obecnie od Chińczyków i sprowadzili całą ich łaskę. W Polsce mamy dzisiaj według ministra Szumowskiego około 100 tysięcy testów plus zakontraktowane dalsze, ale to są te testy już wykrywające wirusa, a nie te przeciwciała, więc a na ten wynik trzeba czekać koło tych 8-10 godzin, jak to jest określone. Proszę policzyć jeszcze transport tego, pobranie wymazu, transport, a to już jest niewydolne, bo do mnie zgłaszają się ludzie, którzy dzisiaj na kwarantannie, kiedy zgłaszają się, mają kwarantannę, bo przebywali z osobami, które mają koronawirusa. W niektórych miejscach w Polsce czeka się w ogóle na 2 dni na przyjazd służb, w tym wojsko to wspomaga na to, żeby ktoś w ogóle pobrał wymaz. Trzeba było kupić te testy po prostu, prawda? Bo też jak pan mówi w tej chwili, jeżeli minister Szumowski mówi, że jest 100 tysięcy testów, tylko że ponad 100 tysięcy osób jest na kwarantannie. Ja policzyłem, że około 150 tysięcy osób wczoraj jeszcze było na kwarantannie. Być może teraz już jest 200 tysięcy, więc nawet nie wszystkich osób, nie wszystkie osoby objęte kwarantanną można zbadać. To rozumiem, czyli po prostu cały czas będziemy żyli w niepewności, w chaosie informacyjnym i bez pewności, jak tak naprawdę dużo ludzi jest zarażonych koronawirusem, czy na przykład nie są to nasi sąsiedzi, tak? Albo koledzy z podwórka naszych dzieci. Testy to nie jest wszystko. Do testów potrzebne są specjalistyczny sprzęt i potrzebne są odczynniki. Dzisiaj mamy na przykład wiedzę tutaj z mojego regionu pomorskiego o kolejnych 2 laboratoriach przygotowywanych do tego, gdzie są nawet maszyny, ale jest problem z odczynnikami. Czyli czekamy, czy laboratoria, żeby zaczęły działać, laboratoria potrzebują odczynników. A z tym już jest problem na świecie. I teraz w momencie, ja cały czas to tłumaczę i również dzięki wam, ja mam pretensje do rządu polskiego, że ktoś naprawdę 3 miesiące temu nie mógł przewidzieć, że takie rzeczy będą potrzebne. Ja bym powiedział, że przewidywanie nie jest najsilniejszą stroną obecnej ekipy rządzącej. Panie Marcinie, ja wprowadzę jeszcze jeden dodatkowy temat do naszej rozmowy, bo dzisiaj obywatele RP, stojąc pod parlamentem, zresztą w pewnym sensie naruszając przepisy tego stanu
epidemii, prawda, bo który mamy zamiast stanu nadzwyczajnego, mamy stan epidemii, naruszając te przepisy, apelowali do opozycji, żeby wspólnie z PiS-em zawarła pewien pakt o nieagresji, po to, żeby cała klasa polityczna wzięła odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu, żeby zamiast, że tak powiem, kontynuować kampanię wyborczą i kopać się po kostkach w tej kampanii, to żeby, że tak powiem, wspólnie wziąć odpowiedzialność. Niech pan powie, no, politycy opozycji nie są teraz wojewodami, ministrami, szefami różnych urzędów, ale jednak czy mogliby odegrać jakąś rolę w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa? Czy myśli pan, że politycy opozycji przydadzą się do takiego kryzysu? W kwestiach bezpieczeństwa obywateli, życia i zdrowia ludzi, opcje polityczne przestają mieć znaczenie. Znaczy, ja jestem strasznie krytyczny oczywiście wobec wyborów 10 maja, natomiast mnie w ogóle to przestało jakby interesować. Znaczy, ja wiem, że te wybory się nie odbędą, bo nie ma takiej możliwości, żeby dzisiaj partii rządzącej udało się zorganizować te wybory na przykład i otworzyć lokale wyborcze za granicą dla obywateli polskich. Panie Marcinie, ale mi chodzi, bo pan zwraca uwagę w swoich wcześniejszych publikacjach na chaos informacyjny. Mówi pan, że jedną z najważniejszych błędów rządu to było to, że jeden minister mówił rano coś innego, a inny minister po południu mówił coś trochę innego, tak? Albo sprzecznego w ogóle. Natomiast to trzeba pamiętać, że jeżeli ludzie zaczną tracić zaufanie do aparatu władzy, no to po to, żeby nie powstał już kompletny chaos, ktoś inny, kto może w sposób wiarygodny. Ja opieram się tylko na tym, co napisali między innymi Malezyjczycy o tym, jak zwalczyli koronawirusa, a oni mają doświadczenie z wcześniejszego wybuchu choroby SARS. Malezyjczycy napisali w jednym z raportów jedną rzecz. Polityka informacyjna to jest 50-60% sukcesu walki z takim zjawiskiem jak epidemia, jak wirus, ponieważ bez odpowiedniej polityki informacyjnej z obywatelami nic się nie da osiągnąć. Jedną z takich rzeczy, którą napisali, jest jej spójność i uczciwość. Aha. Czyli żeby obywatele współpracowali bardzo szeroko, ja zawsze to podkreślam podczas różnego rodzaju szkoleń, ludzie muszą znać prawdę. To nie jest tak, że my nie chcemy słyszeć o niebezpieczeństwach, że my się zaczynamy bać i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie, my głupie decyzje podejmujemy z braku informacji, a w rodzących się podejrzeniach w naszym umyśle. Nie opieramy się wtedy na faktach. Więc polityka informacyjna, nawet jeżeli to są złe informacje, powinny być uczciwie przekazywane obywatelom. No dobrze, a jak pan oceni wiarygodność na przykład wojewody, który wyrzuca dyrektora szpitala za to, że ten powiedział, że szpital jest nieprzygotowany do walki z epidemią? To jak ludzie mają wierzyć takiemu dyrektorowi? To jest strzał w kolano, bo ludzie dobrze to zrozumieli. Ludzie to zrozumieli jasno i normalnie, w przeciwieństwie do tego, jak zrozumiał to pan wojewoda. Bo kiedy on wyrzucił tą pielęgniarkę, to sygnał jest jasny. Tak, szpital jest nieprzygotowany, tylko pan chce kłamać, nie chce pan mówić ludziom prawdy, że tak jest. I otrzymuje pan propagandę, że tak jest. I to jest najgorsza rzecz, którą można powiedzieć dzisiaj ludziom, że jest bezpiecznie. No nie jest, właśnie nie jest. No to powiedzmy uczciwie, nie jest bezpiecznie. Dlatego macie nie wychodzić na ulicę. Nie można dawać komuś sprzecznych sygnałów. Jasne, ale na przykład popiera pan apel obywateli RP do opozycji, żeby włączyła się, zawarła jakiś kompromis czy pakt o nieagresji z Prawem i Sprawiedliwością, żeby politycy opozycji, którzy mogą mieć w określonych rejonach Polski autorytet, prawda? I tam, gdzie wojewoda czy inny urzędnik państwowy stracił wiarygodność, że tego rodzaju, że tak powiem, wiedzę może rozpowszechniać wiarygodny polityk opozycji. Myśli pan, że to ma sens? Oczywiście, że tak. Znaczy, ja zachęcam Państwa, proszę zobaczyć, niech Pan sobie wybierze jakieś miasteczko, gminę, taką, którą gdzieś Pan kojarzy, proszę zajrzeć na stronę internetową tej gminy. Ja sprawdziłem tych stron 15, obserwuję je regularnie. Na 15 stron tylko jest jedna internetowa, w której widać, że gmina w miarę, że ten sztab kryzysowy w miarę coś wie. I teraz ja ewidentnie widzę, że te gminy nie mają, powiaty nie mają takiego naprawdę dobrego, merytorycznego wsparcia, zawodowego również, w
kwestii tego zarządzania kryzysowego. Działają bardzo chaotycznie i po omacku. A to ci ludzie właśnie, to nie premier Morawiecki, to nie ten sztab kryzysowy centralny, to nie BBN, pracuje tam na dole w terenie. No tak, no to są lokalni posłowie, to są różne aparaty partyjne, prawda? Niejednokrotnie wójt jakiejś gminy, czy burmistrz jakiejś gminy, czy burmistrz miasta ma większe przełożenie na swoich obywateli niż naprawdę minister Szumowski w telewizji. Choćby przemawiał zarówno w TVP, w TVN24 czy Polsat News, on naprawdę będzie miał dużo mniejsze przełożenie niż wójt, który przejedzie się po tej gminie i opowie ludziom, co mają robić. Tylko że te gminy same nie wiedzą. To wynika z różnych względów. Z tego, że bardzo upolityczniliśmy pewne rzeczy, że brakuje fachowców, że nie było w Polsce, bezpieczeństwo nie jest i nie było dofinansowane. Służba zdrowia nie była bezpieczeństwa tym bardziej. I to jest problem dla całej klasy politycznej, prawda? I to jest problem dla wszystkich ludzi, którzy mogą mieć właśnie na tym poziomie najniższym komunikowania się ludzi autorytet, tak? Czyli, nie wiem, ksiądz proboszcz, wójt, dyrektor domu kultury, dyrektor szkoły i polityk opozycji, prawda? To jest to. Panie Marcinie, no będziemy zmierzać do końca, bo też jakość połączenia trochę prowokuje, że tutaj się trudniej rozmawia, ale to na koniec zadam takie panu trochę inne pytanie, bo ja spróbowałem analizować te przepisy wprowadzone przez ministra zdrowia, co najzabawniejsze, chociaż dotyczą praw i wolności obywatelskich. No i jest taki przepis, który mówi, że jeżeli jest uroczystość religijna, na przykład pogrzeb, to nie może w niej uczestniczyć więcej niż 5 osób. To ja mam takie pytanie, czy pan to sprawdził, czy jeżeli jest nieboszczyk, to nieboszczyk się liczy do tych 5 osób, czy nie? Czy pan to jakoś próbował zweryfikować? Nie wiem, ja mam więcej takich różnych absurdów. Dzisiaj najpopularniejszy jest, kiedy do 3 gości pijących piwo gdzieś podchodzi 2 policjantów i zaczyna im wypisywać mandat. To jest ich 5, czy nadal 3? Za 5 jest wyższy mandat niż za 3, tak? A wie pan, ja miałem też dzisiaj taki problem, jechałem z kolegą taksówką i właściwie było nas 3, bo kierowca, tak? I czy to legalne, czy nielegalne? Podobno w taksówce nie. Nie mam dzisiaj sygnałów z Polski, że owszem, policjanci podchodzą, na przykład pytają się albo proszą, żeby się rozejść, natomiast nie zabraniają na przykład przechodzenia gdzieś, pytania. Dzisiaj nie ma problemu, żebym wsiadł w samochód jak we Włoszech i pojechał zrobić zakupy z Gdyni do Wejherowa. Nie ma. No ja panu powiem, dzisiaj objechałem prawie całą Warszawę i może widziałem jeden patrol policji, a za to widziałem oczywiście pewną grupę policjantów przy manifestacji obywateli RP, przy tym właśnie apelu o jedność o jedność klasy politycznej. Natomiast tak powiedziałbym, bo między blokami, między kamienicami patroli policyjnych ani wojskowych nie widać, więc wydaje się, że te wszystkie przepisy są trudne do egzekwowania i myślę, że za parę dni, jak ludzie się zorientują, że właściwie nikt nie sprawdza, co oni robią, to się okaże, że te wszystkie zakazy są właściwie nic nie warte. Ja jestem od zarządzania kryzysowego. Ja się nie martwię tym, co jest dzisiaj. Ja myślę w perspektywie tygodnia, 2, 3 miesiąca, 1,5 miesiąca, a może i dalej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że kiedy wirus będzie się u nas rozwijał, to również systemem hiszpańskim czy włoskim obecny system kontroli się po prostu nie sprawdza. Jak na razie mamy ten problem, że wzrasta liczba osób na kwarantannie, a maleje liczba policjantów zdolnych do sprawdzania tego systemu, bo wręcz przechodzą właśnie do tej grupy na kwarantannach. No właśnie, podwyższonego ryzyka albo wręcz stwierdzonych zakażeniem. A przecież policja ma również inne zadania, bo przestępczość nie przejmuje się koronawirusem, prawda? Wręcz przeciwnie, zdaje się, że przestępcy korzystają z okazji i w ogóle już powstały nowe rodzaje oszustw na sytuację kryzysową i różnego rodzaju, czy medykamenty, czy inne środki zabezpieczające przed epidemią. Przestępczość nie śpi. No mamy wypadek ratownika medycznego ranionego nożem w Krakowie podczas transportowania właśnie osoby do szpitala zakaźnego. Więc no, tych służb naprawdę będzie potrzeba coraz więcej. Spora część służb została oddelegowana do pilnowania granicy, tak jakby, jak kiedyś niedawno napisał Paweł Kasprzak właśnie, jaka jest różnica pomiędzy kimś wychodzącym z Biedronki, a kimś wychodzącym, przekraczającą granicę z Niemiec? No właściwie żadna, prawda, bo prawdopodobieństwo zakażeń jest mniej więcej podobne. Panie Marcinie, ale to już na razie bardzo panu dziękuję. Myślę, że będziemy się jeszcze wielokrotnie rozmawiać, bo nic nie wskazuje na to, żeby ten
ten kryzys się dało rozwiązać w jakimś krótkim czasie, więc bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wszystkie uwagi, którymi pan się podzielił ze mną i z naszymi słuchaczami. Dziękuję panu bardzo. Do zobaczenia. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.